Siemanko koledzy, jak widzicie, mam tutaj gąbki przyszykowane już. Dzisiaj przyjeżdża kupiec na te cztery zamojskie. Tu parę czerwonych, tych czerwonych klasych. Biała czubata samiczka, ta co dziadek łapał. I taka czarno-biała samiczka. Przyjeżdża dzisiaj właśnie kupiec. Chętny na kupno, będzie oglądał. Przyjechałem właśnie do gąbków, żeby przygotować je, spakować wszystkie. No i tak. Teraz im się trochę sypnę żarcia, żeby nie jechały na głodno. Będą mieć teraz nowy dom, około 10 km ode mnie. Także tak to będzie właśnie wszystko wyglądało. Troszkę tych zamojskich wyprzedaję, bo jak widzicie, teraz kupiłem sobie wtedy te jasne. Planuję też kupić ciemne. No, Budapesztów trochę więcej. Zamojskie też będę miał, oczywiście. Ale nie tak dużo, jak do tej pory miałem. Także te ptaszki dzisiaj idą na... do nowego domu. Tak to wygląda, jeszcze wam jeszcze raz je pokażę. Para tych czerwonokrasych, biała czubata i takie pociata taka. Ładne gąbki. Myślę, że nowy właściciel będzie z nich zadowolony. Także tak. Zaraz jeszcze się słyszymy, jak przyjedzie kupiec. Oczywiście nie będę go nagrywać, tylko jak już pojedzie, to nagram wam gąbki jeszcze, jak jedzą. Te, co zostały mi, coś tam jeszcze muszę mu dobiorę w gratisie. Także tak, na razie to tyle. No i do zaraz. No i właśnie, koledzy, idzie zadowolony kupiec. Gąbki poszły, niestety nie wszystkie. Deszcz zaczął padać. Tam już żaden gąbek nie stoi. Wsadziłem cztery w kratkę, a tylko trzy poszły, bo tego jednego dałem, w gratisie chciałem dać, ale mówi, że nie podoba mu się. I tak to wygląda. No, idziemy zaraz karmić ptaki. Zaraz wam pokażę, co przygotowałem żarcie. No i tak, zaraz się widzimy w gąbniku. No i jestem właśnie w gąbniczku. Jak widzicie, wpuściłem już te nowe srebrniaki, co kupiłem. Jedzą sobie. Tam na górze siedzą. No, taka afera była z tymi srebrniakami, że to koki. Kupiłem, ale jak wam się nie podobają, to nie musicie. Nie musi wam się podobać, ważne, że mi się podoba. Może i przepłaciłem, ale u mnie mówię, że te gołębie to rzadkość w tym regionie. Więc dałem ile dałem. Zobaczymy, co z nich będzie po prostu. No. Siedzą sobie na górze. Już je wpuściłem na gołębie, bo widzę, że zdrowe, fajnie. Dalej tych gołębi dużo. Jeszcze będę coś wystawiał na tego Elixa. Tak to właśnie wszystko wygląda. Jedzą sobie ptaszki, zaraz tam jeszcze na górę wstawię. I tak się kręci wszystko. No już aby do wiosny stawiamy nową budę, będziemy ganiać. I tak to wygląda, dobra. Trzymajcie się, koledzy, zmykam, bo deszcz pada. A jak wiecie, mam tutaj wszystko tak na zewnątrz, więc całe moknę. Także lecę. Trzymajcie się, do następnego, cześć.